Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym opowiem wam o tym, co jest nowego w tym tygodniu. Także od razu już powiem wam na wstępie, że niestety, ale tydzień jest nie najlepszy, o tak mogę po prostu wprost powiedzieć. Tydzień niestety nie należy do tych najlepszych. Jest raczej z kategorii tych tygodni trochę gorszych, szczerze powiedziałbym wam. Ale tak, na samym początku mamy zniżki oczywiście sobie na pojazdy. Mamy pojazdy, które kupujemy sobie na głównie tylko dwóch stronach. Czyli pierwsze co, to jest Legend. Kategoria dwudrzwiowe. I mamy Visage. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy on nawet jest dobry ten, czy w ogóle warto jest go kupić. Tak szczerze wam, jak mam wam tak powiedzieć, nawet nie wiem. Nowy to jest generalnie pojazd, to trzeba podkreślić. LM87. Ponieważ z tego, co już pamiętam, to był akurat jakiś już w porządku pojazd. To nie był jakiś słaby. No chyba, że wiecie, chcecie sobie go po prostu kupić, żeby sobie nim pojeździć. No to wiadomo, to nie ma znaczenia osiągi generalnie tego pojazdu. Czterodrzwiowych mamy Balera STD. No nie wiem, już po raz któryś jest na pewno. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o legendary. Mamy jeszcze Warstocka i na Warstocku też mamy kilka pojazdów. Pierwsze co, to jest łódź patrolowa. No myślę, że nie trzeba wiele powiedzieć poza tym, że jest po prostu to XD, bo jest bardzo wolna. Chyba, że ktoś bardzo by chciał, nie? Mamy Baragę. Tutaj jest takie działko i z tyłu też. To jest wykorzystywane albo mamy go do dyspozycji, albo czołg Kanjali podczas finału na koniec świata, czyli część trzecia to jest. Mamy Nokatę i to tyle, jeżeli chodzi o pojazdy. Mamy jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o Simeona, mamy tutaj u Simeona też pojazd. Jest Toreo na zniżce, czyli ten tutaj właśnie, to jest ten pojazd, to jest Toreo. I Karin 190Z też jest na zniżce. Mamy jeszcze dwie zniżki na pojazdy, tylko że musimy udać się w inne miejsce, już nie do Simeona, a do klubu samochodowego. No także klub samochodowy, także dzień dobry klubie samochodowy. Co u ciebie słychać? Uwaga, samochody, które mamy na zniżce, znajdują się o tutaj. To jest ten. Mamy FMJ-a na zniżce. Tutaj Revoltera. Także to są zniżki na pojazdy. Jeżeli chodzi o zniżki na nieruchomości, to nie ma żadnej. Niestety. Jeżeli chodzi o pojazd na pace, to mamy tutaj Obeya 8F Drafter. Żeby go zdobyć, mamy takie wyzwanie. Zajmij trzecie miejsce 4 dni z rzędu. Nie wydaje mi się, że warto. No ale wiecie, jak ktoś chce, to w sumie może zdobyć. Zadanie jest, szczerze mówiąc, takie dosyć proste do wykonania. Dobrze, także przyjechałem też jeszcze do pana Ganwana. Co tam mu aktualnie on posiada. I baseballowy nóż, karabin ofensywny, minigun, atomizer i karabin kompaktowy. No to atomizer to jest fajna rzecz, żeby sobie kupić minigun to na pewno, gdyż to jest bardzo tania broń, to chcę wam podkreślić. Ona jest niezwykle tania, a normalnie gdybyśmy chcieli ją kupić w Emunation, to trzeba mieć 120 level. Także tutaj naprawdę trzeba dużo się postarać. A jeżeli chodzi o karabin ofensywny, to ja tutaj mam też go. On akurat, kiedyś go testowałem, to akurat on nie należy do tych super, tylko jest drogi tak naprawdę. Że akurat wojskowy byłby znacznie lepszy, tak naprawdę do wyboru. Mamy też jeszcze premie oczywiście, nie zapominajmy o tych premiach, co nie? I słuchajcie, ilość tych premii to jest żart oraz jakość tych premii to też jest żart akurat. Także słuchajcie, mamy premię razy dwa zlecenia Martina Madraza, ale też jest jedno bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o zlecenia Martina Madraza. Zobaczcie, mamy coś takiego jak wyzwania i wyzwania tygodnia. Jest coś takiego, wykonaj zlecenia Madraza. Chodzi właśnie o te zlecenia, żeby właśnie, powiedzmy zlecenia dla Madraza, nie? Czyli wiecie, żeby unieszkodliwić kogoś, to musimy wykonać to 3 razy. To jest aktywność, która jest tylko raz na dzień, więc trzeba się pośpieszyć, że tak powiedzmy. Ale żebyście w ogóle mieli do tego dostęp, to nie macie tak od razu do tego dostępu. O, nie. Pierw musicie mieć zakupioną jedną z najważniejszych rzeczy, czyli jaką jest na przykład biuro kaucyjne, po prostu. Którekolwiek biuro kaucyjne, czy to w mieście, czy to w Paleto, byle jakie, byle by było zakupione biuro kaucyjne, wtedy mamy do tego dostęp. I on ogólnie każe nam zlikwidować kogoś używając preferowanej broni, czyli SMG. Nie chodzi o broni, tylko o rodzaj broni, więc będzie dosyć prosto. I trzeba znaleźć tę osobę. Widzimy, że to jest jakiś kurde ziomeczek w czapeczce. Nie, tam mi się wydaje, bo tylko tam widzę, już mi zaznacza, więc biorę sobie taktyczne SMG. Możemy gościa ściągnąć. Zdjęcie celu dla dowoda i uciekamy. No szybka sprawa to jest, nie? To nie jest jakieś długie. Ogólnie my z tych zleceń aż tak dużo nie zarobimy, ale zawsze coś, jak to ktoś mógłby powiedzieć. Zawsze to jest coś. 60 tysięcy dostałem. Ogólnie to 40 tysięcy plus... 40 tysięcy jeszcze jest za preferowaną broń, bo dostałbym 40k, gdybym nie miał preferowanej broni. No to jest takie, no mówię, takie o. Teraz jeśli chodzi o następne dwie premie, to też jest tutaj akurat luksus, że tak to ja bym wam powiedział. Chodzimy sobie w online akcje.
rozegraj akcje stworzone przez Rockstar. Mamy coś takiego jak tryb adwersarza. Pierwsze co to jest nasz tryb AT-AT-16. Generalnie ten tryb w sensie no nawet może zapłacić w godzinę. Wiecie, no tutaj już możemy liczyć na jakąś kasę, ale no bez przesady, że tak powiedzmy. To nie jest coś super. I mamy jeszcze tryb ewakuacja. Nie jest jakoś kolorowo. I oczywiście na samym końcu zostało jeszcze złomowisko. I na złomowisku, zobaczcie, tutaj mamy sobie komputerek, tylko trzeba się zarejestrować. Mamy oczywiście sobie do ukradnięcia pojazdy. To akurat nie jest jakoś mega ciekawe, że tak powiedziałbym wam, no bo nie mamy żadnego samochodu sobie do zaklepania. Ale tak, jeżeli chodzi o Championa, to mamy statek towarowy. Jeżeli chodzi o Everona, to jest Tony McTony i Sentinel Classic, to jest podium, czyli kasyno. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Moim zdaniem jest szczerze, nie, ten tryb adwersarza, tylko szturm AT-AT, powiedziałbym, że jako tako to może rekompensować, ale mówię, tam jest wiele warunków, ale żeby w ogóle jakkolwiek ten tydzień był spoko. Tak to moim zdaniem średniawka straszna. Także no, to byłoby na tyle i do następnego, cześć.